Siemanko wszystkim, z tej strony Mati i dzisiejszy materiał będzie poświęcony update'owi gry, jaki będzie 11.2. I powiem wam szczerze, że mocno się zdziwiłem na ten update, ponieważ uważam, że deweloperzy tej gry, twórcy tej gry powinni się skupić na całkiem innych problemach tej gry niż to, co oni sobie wymyślili. Słuchajcie, przejdźmy do tego, bo tutaj macie w systemowych właśnie mniej więcej opisane to wszystko. I oni tak w skrócie uznali, że mają problem z jednostką, czyli z trybem gry jako żółw. Już to tłumaczę dla osób mniej jakby w tę grę zainteresowanych. Tryb żółw polega na tym, że podjeżdża baza dobrze zrobiona, z dużą siłą mocy i sobie staje w miejscu budowania jakiejś wioski, aby ją zablokować. No i teraz oni mają problem z tym, że gracze nie potrafią sobie z tym poradzić i się zdobywa dużo darmowych killi na tym. No nie, no to jest w ogóle dla mnie głupota i absurd, bo to nie jest problem tej grze właśnie z takimi graczami. Moim zdaniem, po pierwsze, jeżeli taki żółw stanie w jednym miejscu, to już nie może stać i blokować innych wiosek, możemy się budować gdzieś dalej, tak? Jeżeli chodzi o niszczenie takich baz, wystarczy 4-5 graczy z dobrze wyszkolonymi artami, SH, piechota i taki pseudo żółwik spada dosłownie na 2-3 rundy. To jest po pierwsze, a po drugie, zdradzę wam super tripa, idźcie po prostu w niebieski bombowiec, zróbcie sobie w teamie 5-6 graczy, którzy mają po jednym niebieskim bombowcu i po jednym myśliwcu i taki gracz, żółwik po prostu wyparowywuje dosłownie w ciągu 5-10 minut straty 100, maksymalnie, ewentualnie 200 na wszystkich graczy razem rozłożonych, no to są minimalne. I to jest całe rozwiązanie tego bagatelnego problemu. Lub moim zdaniem wystarczy, że wprowadzisz dodatkowych dwóch oficerów do niszczenia bazy, tak jak jest Futurus i Oczko, i ten problem znika, diametralnie znika. Ale popatrzmy sobie dalej, że tutaj podczas teatru podboju niektórzy dowódcy podlegają na dużej mierze na swoich bazach. Czyli to jest to, o czym ja mówiłem o tym trybie żółwia. Z drugiej strony większość baz dowódczych jest podatna na oblężenia na dużą skalę prowadzone przez grupę armii. No to jest jakby pierwsze zaprzecza drugiemu, nie? Czyli tak to jest właśnie udowodnione. No i tutaj optymalizacja wersji 11.2. I tutaj przejdźmy sobie do tych. Tutaj tak, zmiany dotyczące punktów dowódców i punktów maszyn bojowych podczas teatru podboju. I tutaj to jest, może będzie coś ciekawego. Właśnie to jest fajny punkt, że do maszyn bojowych będą się liczyły też punkty zabierane zdrowia bazie, bo często jest tak, że ty się męczysz z jakąś bazą, niszczysz mu całkowicie obecnie 1 miliard HP i on jest online, wylatuje, nie jesteś w stanie nic zniszczyć, tak? Więc dlatego to jest fajne, że to jakby ten koszt tego, ten twój wysiłek, który będzie służył za zniszczenie bazy, będzie dawał i owocował w punkty, które będą przekładały się na maszyny bojowej. To uważam, że jest bardzo dobre rozwiązanie. Gdy twoje na froncie będą eliminować wrogów, zdobędziesz więcej punktów wkładu dowódczych, punktów maszyny bojowej. No dobra, a w sumie teraz będzie po troszkę. Oni chyba chcą zrobić tak, żeby było więcej walk na polu, czyli na od razu, że nie base to base, tylko od razu. Armia grupy na armia grup, tylko tutaj jest o wiele więcej problemów, ponieważ przede wszystkim twórcy gry całkowicie spieprzyli balans miast poziomu 4. Tutaj oni powinni zacząć się za to brać. Nie może być sytuacji, że gracz 600 milionów trafia na Gold 3 albo na Silver 1. Powinny być progi punktowe mocy i wtedy byśmy się po prostu mieścili w jakichś ramach i moglibyśmy grać. Po drugie, też siła odpowiednich sojuszów też powinna być podobrana. No nie wiem, jest, tutaj jest takie duże pole manewru do zrobienia. Naprawdę trzeba wykonać ciężką pracę, żeby to zbalansować, a nie to, co oni teraz w tym momencie robią. I to jest dla mnie bardzo. Gdy twoje oddziały w garnizonie będą eliminować wrogów, to będziesz mniej punktów wkładu dowódców niż punktów maszyn bojowej. To jest dla mnie w ogóle chore i porypane. Powiedzmy sobie tak, jeden gracz narobił sobie MB-ków, light tanków, helikopterów, ma 5 takich jednostek. No i on głównie gra bezpośrednio na jednostki na polu bitwy. No i super. A potem nagle jest płacz i zgrzytanie zębów, że on nie potrafi zniszczyć bazy, mając te swoje jednostki. No chłopie, nie potrafisz zniszczyć tych jednostek, ponieważ jesteś nastawiony na grę w polu, na walkę 1 versus 1 lub 1 versus całą grupę armii, a nie na niszczenie baz. I teraz my, osoby, na przykład tak jak ja, grające, które ja lubię grać base to base, więc siłą rzeczy moja baza jest ciężka do zniszczenia, tak?
I teraz ja będę poszkodowany, bo ktoś na przykład będzie mnie atakował, będę bronił się i ja dostanę o wiele mniej punktów za zniszczenie tych jednostek przeciwniczych w porównaniu do tego, jakbym to walczył na polu bitwy. Czyli jakby mój styl gry jest całkowicie wyautowany, gdzie nie powinno być w ogóle takiej możliwości, żeby jednych graczy karać za coś, a drugich nagradzać w tak późnym etapie gry, jak jest już teraz. Bo to będzie skutkowało może temu, że część graczy będzie chciało się, będzie musiał się przebranżowić, bo na przykład nie będzie się opłacało w ogóle. No, zróbmy tak, że na przykład, nie wiem, za zniszczenie jednostki polowej dostaniesz 50 punktów, a za obronę 1 punkt. 1 do 50. Widzicie, jaka to będzie dysproporcja? I na przykład to, że ja sobie układam to konto przez rok gry, przykładowo, pod to, żeby sobie tak grać, bo ja lubię taki styl, bo słuchajcie. Osoby, które grają na polu bitwy, to są przeważnie osoby no life. Siedzą 15-16 godzin na dobę, ileś tam. Naprawdę dużo czasu poświęcają na tej grze, bo mają ten czas i super, chwała im za to. Ale ja jestem takim graczem, który ma na przykład godzinkę, przykładowo dziennie. Ja nie mam, ja w momencie, kiedy mój team ma największą swoją czas aktywności, ja na przykład w tym momencie śpię, albo jestem w tym momencie w pracy, nie jestem w stanie po prostu grać. Więc ja sobie poświęcam pół godzinki, godzinkę gry w moim dowolnym czasie, który ja mam dla tej gry. Wchodzę sobie i sobie walczę base to base, walczę sobie z jakimiś tam jednostkami, no z tym co mogę. Po prostu mi się tak wygodniej gra pod mój styl życia i mój ten styl gry mi bardzo odpowiada. A teraz będzie jakby proksowane to, żeby było jak najwięcej polu bitw. I tutaj twórcy powinni przede wszystkim zrobić tak, że nie ma możliwości, że na polu bitwy jest mniej niż 1600 graczy. Powinny być robione sojusze po 50, łączysz 4 sojusze, jest 200. I tak robisz, żeby było 8 sojuszów, czyli na jednej mapie byłoby 32 sojusze. W pewnym momencie, żeby pula tych graczy aktywnych była na tyle wystarczająca, że te walki w polu miałyby w ogóle sens. Bo jak jeżeli ja grałem w G27, nas było 255 kontra 8 takich sojuszów, to tych walk na polu bitwy było bardzo dużo. I wtedy nie było problemu z robieniem killi, zrobieniem innego. Po prostu tam była bardzo dużo, tam wiecznie stały się walki. A w tym momencie, jeżeli sojusze mają po 50 osób, tak jak na przykład mamy na G3, 50-60 osób, z czego połowa jest w ogóle farmerów nieaktywnych. Z tych 30 tak naprawdę 10-15 osób jest aktywnych i zbierzesz z 8 sojuszu tych 80-100 osób aktywnych i jeszcze w różnych time zonach, to jest szansa duża, że no nie strzelisz się w to, tak? Tutaj powinni się twórcy gry pochylić i zrobić, żeby było po 200, jakby 200 osób na jeden sojusz i 8 sojuszy na mapie. Więc zróbmy sobie concilium, że na przykład robimy sobie, że mamy po 4 sojusze na jedną część razy 8, 32 sojusze i mamy po 200 graczy. I grajmy tak. Jak ludzie tak chcą, to tak po prostu zróbmy. I tutaj, słuchaj, odporność bazy na obrażenia wzrośnie 3%, no to nie wiem, co to ma do tego, żeby wspomóc niszczenie tego żółwi. I słuchajcie, 2,2 to jest dla mnie najgłupsza rzecz, jaką można była być wymyślona. Słuchajcie, twoja baza nie będzie mogła stracić więcej niż 40% maksymalnego punktu życia w ciągu 15 sekund. I powiedzcie mi, jak to, co oni mówią odnośnie tego, żeby uszczuplić albo skrócić siłę żółwi, mówi w stosunku do tego punktu. Przecież to jest idealne dla żółwia. Jeżeli żółw będzie miał ochronę jeszcze dodatkowo, zbierze się już całym sojuszem i on w ciągu tych 15 sekund będzie mógł maksymalnie stracić 40% swojego maksymalnego HP. 40%. To naprawdę, jeżeli 40% jesteście w stanie mu zbić w ciągu 8-9 sekund, to dodatkowe 6 sekund będzie targetował wasze artylerię, żeby was poniszczyć. I to jeszcze lepsze jest, bo w dalszej części będzie napisane, że to można aktywować raz na 3 dni i to trwa 12 godzin. 12 godzin to są dwie full prawie wyleczone bazy, więc będziesz mógł z tego korzystać prawie 3 razy na raz na 3 dni. To jest ogromny buff. Ogromny buff właśnie do żółwi, a nie w drugą stronę. Nie wiem, czemu to ma służyć. To chyba miało służyć temu, że AG jest zbyt mocne w stosunku do pojedynczej bazy. No i patrzcie, co stworzyliście, tak? Po zakończeniu okresu odporności wygaśnie wzmocnienie. Po zniszczeniu bazy efekt umocnienia wygaśnie. Aby zapobiec zbyt znaczącemu wpływowi tego polecenia, na pole bitwy zostaną wprowadzone pewne ograniczenia. No i tu jest właśnie ten ograniczenie 12 godzin na 72 godziny. Stracisz, że efekt umocnienia po przenoszeniu bazy itp. itd. No i to jest jakby cały core tej aktualizacji, która moim zdaniem całkowicie w ogóle zaprzecza temu, z czym oni chcą walczyć, bo moim zdaniem nie powinniśmy walczyć z graczami typu żółw, tylko powinniśmy walczyć z trzema innymi problemami. Przede wszystkim graczy pay to win, którzy mają po 5-6 kont, tak jak I have no money. Ten gracz powinien być
w ogóle zbanowane dożywotnio za to, co wyprawia. Są na to dowody, filmiki. Twórcy gry mają w ogóle wyrąbane w to wszystko, bo hajs się musi zgadzać. Dlatego moim zdaniem tutaj jest największy problem w tej grze. Drugi problem, tak jak już wspominałem, całkowicie źle zbalansowany dobór sojuszy na miasta poziomu czwartego. Niech zrobią albo więcej progów, albo to jakoś po prostu zrobią inaczej. Po prostu nie widzę tego, naprawdę tego po prostu nie widzę. I trzecim problemem moim zdaniem jest to, że jest zbyt mało kontentu darmowego do kontentu płatnego. Teraz jest coś takiego, że tutaj za wszystko musisz płacić. Jakby poświęcenie czasu w grze nie skutkuje tak dużo w pewnym momencie, jak dawanie hajsu. Dlaczego nie ma takich darmowych, na przykład nie wiem, raz dziennie przez godzinę, niech to będzie, czy tam przez pół godziny, możesz robić bunkrów ile chcesz, masz free money, no limit. I wtedy ci gracze będą sobie po prostu robić te bunkry czy coś. Możesz jakby swoją aktywnością zwiększać siłę swojej bazy. A teraz mamy wszystkie kontenty, które są oparte na wydawaniu kasy. Tam na przykład dzisiaj mamy, patrzcie, tu mamy jakąś gwiazdkę szczęścia. No i tutaj musisz sobie coś kupywać standardowo. Tu nie masz zdobyć darmowo, tylko po prostu idź kup tutaj za, nie wiem, czekajcie, 10 zł, tak? I tak to właśnie wygląda. Content na zdobywanie jakichś rzeczy, wszystko jest, ale na przykład za miksturki energii. I tak te miksturki energii jakoś musisz zdobywać, często ludzie kupują, żeby być jak najwięcej w tych rankingach. A mi chodzi o content typowo free, na przykład tak, ten contentem jest Ateny. Tutaj tylko zbierasz sojuszników, no i po prostu bawisz się jak najlepiej umiesz. Ja tu jestem na 13 levelu, więc tak i udało się dużo. I to wszystko udało mi się zdobyć ten... Za friko, za mój tylko poświęcony czas i takich właśnie operacji jak Atena powinno być przynajmniej jedna lub dwie na tydzień, żebyśmy mogli za darmo, za poświęcenie czasu w tej grze zdobywać fajne nagrody, a nie kup, kup, kup lub coś tam. Nie? Czasami są takie nagrody, że nawet nie musisz wydać, wiecie co, na przykład przebudzenie oficera, przykładowo płatnego, jakim jest teraz ta nowa oficerka, która wyjdzie, będzie kosztowała powiedzmy od 10 do 12 czy 13 tysięcy złotych, jak masz troszeczkę szczęścia. A jakby zdobycie jej w trybie free to play trwa 2 lata. Słyszycie? 2 lata. Czyli 2 lata kontra 2 miesiące. Bo w 2 miesiące jesteś w stanie wykupić tyle, jak masz trochę szczęścia, żeby przebudzić tego oficera. Widzicie, jaka jest dysproporcja? 2 miesiące do 24 miesięcy. Więc jakby gracz grający free to play ma o wiele ciężej jakby nadążać troszeczkę nad tymi, bo ja nie mówię, żeby nie było trybu tam troszeczkę pay to win. Bardzo fajnym pomysłem pay to win są na przykład jakieś skiny do jednostek, do baz. To wydaje mi się, że to jest jakby najbardziej odpowiedni moment, w którym my możemy jakby progresować, no bo to fajnie wygląda ta baza, możemy zapłacić plus 5 siły, plus coś, okej, okay, ale... W pewnym momencie, tak jak tutaj są wieloryby, wchodzi jakaś nowa aktualizacja, tak wchodzą okręty i nagle ci wieloryby w ciągu dosłownie paru dni mają jednostki 3 jednostki 8.0, a ty masz jedną jednostkę 7.2 i 7.0 i dwie jednostki na przykład 6.1. No to jak ty masz z tym walczyć? No nie masz. Przez to, że twórcy dali możliwość kupywania zębatek, kupywania za golda, nabojów, kupywanie w ogóle za samą kasę tu wszystkiego, nawet nie tyle za golda, to za kasę kupowania tych napoi, tego wszystkiego jeszcze raz. Więc de facto po prostu w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu, jeżeli twórcy mówią, że mają problem z graczami jak typu wieloryb, to powinni im jakby ukrócić możliwość kupywania tych skrzynek, tak? Ale ja rozumiem, że musi się aj zgadzać. No i tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, za parę dni będzie kolejny odcinek poświęcony ciekawostkom z tej gry. Mam nadzieję, że też Wam się przydadzą. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!